Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś ostatnia część dotycząca mojej aktualnej pielęgnacji. Opowiadałam Wam o tym, jak wygląda moja aktualna poranna pielęgnacja i był na ten temat oddzielny film. Opowiadałam Wam również o dodatkowej pielęgnacji, czyli peelingi, maseczki, zabiegi w jednym z moich ostatnich daily vlogów, a dzisiaj czas na wieczorną pielęgnację, więc jeśli jesteście gotowi, od razu zabieramy się za przegląd tych wszystkich kosmetyków i nie tylko. Podstawą wieczornej pielęgnacji jest dokładnie wykonany demakijaż. W moim przypadku jest to demakijaż w dwóch krokach i jako pierwszy krok pojawia się płyn micelarny, woda micelarna, jak zwał, tak zwał. Chodzi generalnie o ten sam produkt. W ostatnim czasie stosowałam wodę micelarną, płyn micelarny od marki Koi, ale już mi się skończył. Dlatego też postanowiłam wrócić do jednego z moich ulubionych płynów micelarnych. W tym przypadku jest to woda oczyszczająca micelarna od marki Face Boom. Fantastycznie się u mnie sprawdza właśnie w tym pierwszym kroku. Czyli zaczynam od zmycia makijażu oczu. Na temat tego, jak wykonywać poprawnie demakijaż oczu, też już był oddzielny film na moim kanale. A kiedy już zmyłam właśnie całą okolicę oczu, czasami jest to również pomadka, wtedy przecieram twarz i szyję, czasami też dekolt, właśnie przy pomocy wacika zwilżonego płynem micelarnym. I tak jak mówię, w ostatnim czasie jest to też moja ulubiona woda micelarna. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie doskonale, że jest to już kolejne opakowanie. Uwielbiam ten produkt, ma świetny skład, bardzo fajny zapach i też cudownie doczyszcza naszą skórę. Kolejny krok w demakijażu jest to mycie skóry przy pomocy wody i jakiegoś produktu oczyszczającego. Czasami lubię sięgnąć po żel oczyszczający marki Oskia, o tym produkcie też już Wam opowiadałam, ale to jest czasami, kiedy mam przyjemność, mam ochotę zrobić sobie taką dodatkową przyjemność mojej wieczornej pielęgnacji. Natomiast od jakiegoś czasu stosuję żel do demakijażu, żel oczyszczający od marki Eisenberg. On tak przepięknie pachnie, cytrusowo, pomarańczowo i też bardzo ładnie doczyszcza skórę. Absolutnie nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach po jego zastosowaniu. Jak ja go stosuję, wyciskam sobie 2-3 pompeczki tego preparatu na zagłębienie dłoni. Następnie rozmasowuję go na mojej skórze. Wykonuję po prostu taki delikatny masaż. Rozprowadzam go na twarzy, na szyi, czasami też na dekolcie. I następnie go zmywam. Dłonie odrobinę moczę w bieżącej wodzie, takiej letniej wodzie. Znowu masuję skórę mojej twarzy, a następnie przy pomocy bawełnianego ręczniczka usuwam wszystko ze skóry. To jest też taki żel, który się nie pieni, ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajnie pracuje na skórze. Oczywiście możecie go używać na różne sposoby, na przykład w zagłębienie dłoni, w połączeniu z wodą i dopiero nakładać go na skórę, ale ja lubię mimo wszystko jednak taki krok, troszkę powiedziałabym bardziej niekonwencjonalny, troszeczkę krok w stylu balsamów właśnie takich doczyszczających, czyli najpierw rozprowadzam go na mojej skórze, masuję, a później dopiero dochodzi do tego woda i zmywanie przy pomocy ręczniczka. Trzeci krok w demakijażu to jest tonizacja. U mnie zawsze obowiązkowo, w momencie kiedy stosuję wodę, a ponieważ wodę używam zawsze, musi się pojawić również tonik. I słuchajcie, od jakiegoś czasu jest to tonik esencja bezwacikowy, nawilżający od marki Uzdrowisko i jest to już moje czwarte opakowanie. Uwielbiam ten produkt. Co prawda, tutaj producent zaleca, żeby stosować go bez wacika, bo jest to, tak jak widzicie po nazwie, tonik esencja. On ma dosyć gęstą konsystencję i taką, powiedziałabym, nieco lepką. Przez to też u mnie w postaci takiej esencji nie sprawdza się dobrze. Być może dlatego, że ja posiadam skórę mieszaną i też mam takie wrażenie, że on troszeczkę tę moją skórę oblepia. Dlatego też ja właśnie stosuję ten tonik na wacik, mimo wszystko. Wyciskam go odrobinę na wacik, jeszcze tak troszeczkę ten wacik ściskam ze sobą, żeby produkt w niego wszedł i dopiero
przemywam, przecieram takim wacikiem skórę twarz, szyi i dekoltu. I w ten sposób sprawdza się u mnie doskonale ten produkt. Gorąco Wam polecam. Świetny skład, polska marka, dobra cena, naprawdę wyjątkowy i fajny tonik. No i teraz przechodzimy już do kroków pielęgnacyjnych, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. I w ostatnim czasie w mojej pielęgnacji pojawiło się kilka produktów, które stosuję zamiennie. A przede wszystkim zrezygnowałam w tej chwili ze stosowania preparatów typu peelingi, serum z kwasami. Przeszłam na retinol, ale też stosuję preparaty, które będą odbudowywały moją barierę hydrolipidową, ponieważ retinol jednak wpływa na tę barierę hydrolipidową, więc oprócz tego, że stosujemy silną substancję aktywną, musimy też działać na odbudowę i regenerację naszej skóry. I te preparaty, które Wam w tej chwili pokażę, stosuję zamiennie, czyli jeden dzień stosuję odbudowę, regenerację, drugi dzień stosuję retinol. I taki pierwszy produkt, który bardzo lubię i lubię do niego wracać, bo wiem, że fajnie się sprawdza właśnie w tej pielęgnacji takiej bariery odbudowującej, w pielęgnacji, która ma wpływać na nawilżenie, regenerację, odżywienie i właśnie na tę barierę hydrolipidową, jest taki oto koncentrat od marki Purlé 142. Jest to koncentrat DNA Protection Expert. On ma, jak widzicie, taką białą konsystencję, ale ona jest odrobinę olejowa. Odrobinę olejowa, więc kilka kropli wyciągniętych z buteleczki przy pomocy pipety na zagłębienie dłoni rozcieram, a następnie aplikuję na twarz, szyję i dekolt. Czekam następnie kilka minut, kilka do kilkunastu minut, aż ten produkt zacznie się stopniowo wchłaniać i następnie nakładam krem. I znowu w tym roku wróciłam do jednego z moich ulubionych kremów na noc i jest to krem od marki Estée Lauder Revitalizing Supreme Night. Ten krem, o Jezu, przepraszam, jakiś włosek. Ten krem posiada świetną, gęstą, treściwą konsystencję, ale ma też genialny skład. Ja skład tego preparatu analizowałam już na moim blogu, więc zostawię Wam link w opisie do tego posta. Uwielbiam. Słuchajcie, ten krem naprawdę fajnie działa, tak okluzyjnie, nawilżająco, regenerująco, odbudowująco na skórę. Może nie do końca każdemu z Was przypadnie do gustu ta treściwa, fajna, taka lekko tłusta konsystencja. Musicie też wziąć pod uwagę, że jeśli posiadacie skórę mieszaną lub tłustą, to krem będzie się stopniowo wchłaniał, więc nie zalecam nakładania kremu i od razu przyklejania się do poduszki. Nie, moi drodzy, trzeba troszkę odczekać, więc to jest taki preparat, który ma rzeczywiście, powiedziałabym, luksusową konsystencję, ale też bardzo bogaty skład i fantastycznie działa na skórę. I oczywiście zakończenie pielęgnacji w tym dniu to jest krem pod oczy i cały czas stosuję krem od marki Sente. Już o tym kremie też Wam opowiadałam. Bardzo fajny krem i bardzo fajnie sprawdza się w wieczornej pielęgnacji. I to jest ten jeden dzień, kiedy stosuję taką pielęgnację odbudowującą, regenerującą, treściwą na moją skórę. W momencie, kiedy sięgam po retinol, a jest to serum z retinolem od marki, z retinoidem od marki Oskia, wtedy robię to troszeczkę inaczej, ta pielęgnacja wygląda troszeczkę inaczej. Znowu mamy te kroki w demakijażu, czyli oczyszczanie skóry, następnie tonizacja i teraz czekam, aż tonik się wchłonie. Absolutnie nie stosuję serum od razu po toniku, bo skóra musi być sucha. Więc nakładam po mniej więcej 20 minutach, 15-20 minutach, w zależności od tego, jak szybko moja skóra wchłonie w danym dniu ten tonik, o którym Wam mówiłam, i później kilka kropli, tak mniej więcej 3 krople, nakładam tego serum na twarz. Konsystencja tego serum jest dosyć mocno wodnista. Odrobinkę tłusta, ale tak odrobinkę, słuchajcie. Przez to właśnie, że to serum jest
takie wodniste, też momentalnie w moją skórę się wchłania, mimo tego, że jest ta konsystencja odrobinkę, tak odrobinkę, słuchajcie, oleista. I dla mnie zakończenie pielęgnacji przy zastosowaniu takiego serum jest niewystarczające. Ja po mniej więcej 10 minutach odczuwam intensywne ściągnięcie mojej skóry i jest to dla mnie efekt niewystarczający, nieprzyjemny. Dlatego też mniej więcej po 15 minutach od aplikacji tego serum nakładam na niego krem. I znowu ten krem od Estée Lauder. Spotkałam się z takimi opiniami, że po serum z retinolem nie należy absolutnie nakładać żadnego kremu. Powiem wam trochę, jak to wygląda. Tak naprawdę opinie są różne, jeśli chodzi o stosowanie serum z retinolami, ale wszystko zależy z retinolem, z retinoidami. Wszystko zależy od tego, jaką macie skórę, jak ona jest nawilżona, jak działa wasza bariera hydrolipidowa, jakie mamy tutaj substancje w składzie, czy jest to czysty retinol, czy są to retinoidy, jaka to jest mieszanka i też, co jest bardzo ważne, jaka jest baza tego produktu. Jeśli jest to serum olejowe, załóżmy, że jest to produkt podobny do ampułki Bandy. Serum olejowe, treściwe, bazą mamy tam oleje i też jest to taki produkt, który stopniowo się wchłania. Wcale nie musicie po nim nakładać żadnego kremu. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie reagowała wasza skóra. Jeśli wasza skóra będzie potrzebowała dodatkowego nawilżenia i wy to będziecie odczuwać na skórze, to jak najbardziej tak, po takim serum, nawet treściwym, olejowym, można nałożyć krem. Jeśli natomiast będziecie zadowolone z tego efektu, że ta skóra będzie taka lekko tłusta, serum będzie się wchłaniało stopniowo, wcale nie musicie po nim nic nakładać. Są też takie opinie, że można nakładać krem przed położeniem serum z retinolem. Można, słuchajcie, ale wtedy musicie liczyć się z tym, że z jednej strony taki krem nałożony wcześniej przed serum z retinolem zmniejszy wam aktywność działania retinolu na waszą skórę. Z drugiej strony zmniejszy też podrażnienia, które mogą się pojawić w przypadku stosowania retinolu. Ale wy często piszecie mi gdzieś tutaj w komentarzach, że na przykład stosujecie jakieś serum, nawet jeśli jest ono olejowe, i momentalnie na waszej skóry pojawia się efekt pieczenia, skóra jest ściągnięta, taka wysuszona, bardzo wam to przeszkadza, już nie mówiąc o podrażnieniach. No to wtedy możecie zastosować, odczekać chwilę i zastosować krem. Możecie krem zastosować wcześniej, ale tak jak mówię, trzeba się liczyć z tym, że wtedy taki retinol będzie słabiej działał. Tych szkół stosowania retinolu jest tak naprawdę bardzo dużo. Ja wam będę powtarzać, wszystko zależy od tego, jaką macie skórę, jak wasza skóra reaguje na retinol, jak szybko dana konsystencja się wchłania, jaka jest formuła tego preparatu, jaka jest baza, czy tam mamy wodę, czy tam mamy na przykład skwalan. Czytajcie też zalecenia stosowania danego produktu przez producenta, czy to na opakowaniu, czy na stronie internetowej i zwracajcie przede wszystkim uwagę na waszą skórę, obserwujcie ją, patrzcie, jak ona reaguje na dany produkt i tak dostosowujcie waszą pielęgnację. Dobra, rozgadałam się, ale muszę wam pokazać jeszcze jeden kosmetyk, o którym też już wam wspominałam, bo powiedziałam wam, że stosuję to serum z retinolem na twarz. Tutaj mam natomiast serum z retinolem od marki PCA Skin i je nakładam na szyję i na dekolt. Dlaczego? Tutaj mamy bardzo podobną dawkę retinolu, chociaż zupełnie inne składy, ale ten preparat działa bardziej na przebarwienia i silnie rozjaśniająco. Ja nie mam przebarwień na twarzy, mam natomiast zmiany melaninowe od dziecka, to jest zupełnie co innego niż takie standardowe przebarwienia, na prawej części mojego ciała.
Czyli można było powiedzieć, że zaczyna się to tutaj od szyi, przechodzi mi na tę część dekoltu, tutaj mam też, słuchajcie, widoczne na ramionach, no i dalej. Wiem, że może być to dla Was trochę dziwne, co prawda to jest dłuższa historia na dłuższy film, o może tak. Natomiast ja właśnie ten preparat stosuję na twarz, na szyję i na dekolt w tym tutaj miejscu. Dodatkowo rozprowadzam go sobie na drugą część mojego ciała i u mnie sprawdza się świetnie. Nie nakładam już po nim nic, żadnego kremu, nie nakładam wcześniej kremu, a po prostu stosuję go samodzielnie. Jest absolutnie genialny, jeśli o to chodzi, i on te moje przebarwienia, właśnie takie, to jest nierównomierne rozłożenie melaniny na mojej skórze, on mi je dodatkowo rozjaśnia. Ja bardzo lubię ten efekt, także jak najbardziej tak. I myślę, że to będzie koniec, jeśli chodzi o taką moją wieczorną pielęgnację. Tutaj muszę również jeszcze podkreślić tak szybciutko właśnie tę dodatkową pielęgnację. Jak wiecie, moja wieczorna pielęgnacja jest bardzo dobrze przemyślana, jeśli chodzi o taką rutynę dzień w dzień w tygodniu. I wspomniałam Wam o tym, że stosuję zamiennie dwa preparaty. Raz jest to retinol, raz jest to serum odbudowujące. W niedzielę, w każdą niedzielę wykonuję sobie takie domowe spa, domowy zabieg. Tutaj stosuję trochę inne preparaty, maski, zabiegi, trochę działam urządzeniami, inne serum, trochę inaczej wygląda ta pielęgnacja. Ja nawet na moim Instagramie wrzuciłam Wam na IGTV taki filmik, jak właśnie wykonuję ten zabieg w niedzielny wieczór, więc wtedy te preparaty, które Wam tutaj pokazałam, retinol czy serum odbudowujące, regenerujące spurle, odchodzą na bok, ale raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu mam też ochotę na jakąś maskę, wtedy przed maską wykonuję delikatny peeling, nakładam właśnie maseczkę, czy to całonocną, czy maskę w płacie, maskę pod oczy. Tutaj już wszystko zależy od tak naprawdę mojego humoru, samopoczucia, po co chcę sięgnąć. Ja o tych maskach i peelingach, tak jak już wspomniałam wcześniej na początku dzisiejszego filmu, opowiadałam Wam w daily vlogu, też zostawię Wam link do tego filmu, tam możecie sobie sprawdzić, jakie preparaty stosuję. No dobra, to będzie tyle. Tak aktualnie wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Preparaty, które mam tutaj, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Czyli co? Stawiam na dokładny demakijaż i tonizację, stawiam na serum wieczornej pielęgnacji, krem na twarz i krem pod oczy, używam aktualnie preparaty z retinolem, z retinoidami, ale też w mojej pielęgnacji nie może zabraknąć takich preparatów, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, regenerowały i intensywnie nawilżały moją skórę. Moi drodzy, to będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego filmu, czyli można powiedzieć, że moją aktualną pielęgnację, którą stosuję, mamy już przerobioną. Teraz mogę robić inne filmiki o innej treści, ale dla wszystkich tych, którzy byli zainteresowani, jak wygląda moja aktualna pielęgnacja, teraz już doskonale wiecie. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!